inicjatywa. Cieszę się, że mieszkańcy miasta będą mieli taką możliwość, aby korzystać z samochodów elektrycznych, co zrozumiałe wiąże się też z ekologią i zanieczyszczeniami w mieście. Myślę, że podstawowa bariera to jest ta, która dotyczy ceny tych aut, ale jak wiemy, wszystko się zmienia. Technologia postępuje. Mam nadzieję, jestem przekonany, że firmy produkujące auta elektryczne będą produkowały jak najtaniej. Więc to jest ta przyszłość i przekona to mieszkańców do tego, że może również ze względów ekonomicznych warto przesiąść się na tego typu auta. Cieszę się, że ten projekt został sfinalizowany, bo w realny sposób mieszkańcy będą mogli zapoznać się z tym, jak wygląda w rzeczywistości jazda takim autem. A przekonają się też również o tym, że może i ekonomicznie warto na ten typ pojazdu postawić. Jeszcze raz podkreślam, jestem przekonany, że jak firmy motoryzacyjne będą budowały tego typu auta tanie, wtedy większość mieszkańców będzie chciała przesiąść się na auta elektryczne. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy zapoczątkowali tą akcję. Cieszę się, że jest. Mamy 5 aut. Myślę, że na pilotaż to wystarczy, a potem tylko zwiększać tej ilości plus to, aby mieszkańcy chcieli takie auta zakupować. Także jeszcze raz dziękuję inicjatorom. Cieszę się, że pilotażowa akcja w naszym mieście sprowadzona. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie prezydencie.